Czuję, jakby faktycznie był. To tak to mniej więcej wygląda. Badanie rozpuszczalności Zuzia? Jaka kurwa Zuzia? Nie mam żadnych Zuź na mowę. Wiem. Tak było, teraz na razie nie. Biolka odpowiedzi? O ile mnie pamięć nie myli, to nie zlikowałem IP w ostatnim czasie. Dziwne. Muszę zrestartować router. W sumie mądry pomysł, żeby nie było dubbingu, to będzie na żywo, jak będę czytał. Wciśnij E, aby wejść w interakcję z obiektem. Słyszę tą muzykę. Jezus Maria! Jak to dziwnie! Kurde, jeszcze... No... To jest dziwne uczucie, jak się jeszcze mieszkało w tym pokoju. No mniej więcej taki wielkościowo był. Kurde, nawet te znaczki od szafy czerwone, takie same. Też miałem czerwone łapki od tego. A szkoda, że nie działa przecież. Yamaha Portable Grand, a to aktualne? To chyba to aktualne. Nie ma plazmy? Tak, tu stała. Tu był jeden karton, tu był drugi karton i pomiędzy nimi słoik z plazmą był. Ale został wyrzucony po kilku latach. A działa, tylko E trzeba. A tu jest. Pa. Ale pofałszowane. Ten sam obraz, nawet tryptyk. Wszystko to samo. Ej, słyszę coś, czy mi się wydaje, jakieś takie... Jakby don, czy co? Słyszycie to, czy jakieś szepty takie, jakby głos tego lektora. No, jakby lektor. I dziękuję, Repsio. Widzisz mnie? O kurde. No, to kiedyś było pokazywane. Dziękuję, Kin Hattori. To tylko obraz, tak. Ciśnij prawy przycisk myszy, aby przybliżyć kamerę. Ty, no słyszę, donate'a. Tylko coś nie wiem, skąd to leci. A tu się akurat lampka nie świeci. Odbierz Skype'a. Czekaj. A to co to za kulki i po co to? O, zadymiarka jeszcze była, no. Obecne zadanie, sprawdź co się dzieje z routerem. To jest chyba router. Ale zanim jeszcze zerknę. Boję się, panowie, że pobuguję wam tą grę nieświadomie. No nie mam takich zdjęć w domu. To na pewno. Wydanie specjalne wiadomości. A w dzisiejszych wiadomościach wąż ukąsił turystę na terenach Krakowa. O kur... Możliwe ochłodzenie klimatu na terenie województwa małopolskiego. Polscy studenci twórcami nowatorskich morskich. Groźny przestępca posługujący się pseudonimem Paramax Steel. Został zatrzymany. Max Steel? Jezus. Już dziś w nocnych wiadomościach. Chryste, panie. Gimi, ja jestem Marko, a w tym krótkim wejściu powiem wam o laptopie. Na kanapie? GS60. Jest to laptop gamingowy. I skrót GS jest chyba od Ghost. Jeszcze czapeczka Timo było. Nie będzie szybko. Oj, dobrze, to nie Polaków puścili. Z takim kątem też go sprawdzę w LoLu. Ustawię wszystko na very high i zobaczę, jak będą wyglądały FPS-y. Co muszę wam o nim powiedzieć, to, że jest cieniutki. Tak właściwie, jak kupujecie krojony chleb, no to jest ta grubość. Ładnie się świeci, dźwięki też są. Powiem wam jeszcze o dwóch funkcjach, zanim przejdziemy do poradnika. Pierwszą jest Audio Boost i
ta funkcja działa tak, że ten sam dźwięk w tych słuchawkach różni się od tego na komputerze i na laptopie. Dlaczego tak jest? Właściwie nie zagłębiałem się mocno, dlaczego tak się dzieje, ale ten dźwięk jest wyraźniejszy. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, bardzo nam miło. Czy nie przeszkadzamy? No troszeczkę. A z kim pani jest dzisiaj w domu? Z mężem i synem. A gdzie oni są? Leżą już w łóżeczkach. Leżą w łóżeczkach. Czy możemy ich pozdrowić? Proszę bardzo. Jestem twoim synem, witam cię. Masz fajnego psa. Czy możemy odwiedzić twojego tatę? No idźcie. Będziesz szczęśliwy? Nie, może, nie wiem, czy się zgodzi, bo śpi chyba. Zapukamy najpierw. Halo? Dobry wieczór. To jest jakiś losowy program. Czy możemy? O, jest szczęśliwy, jak ma na imię mąż? Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam pana serdecznie. Hello! Czy ma pan, przepraszam, bieliznę, czy czuje pan zawstydzony? W majteczkach. A, majteczka, to dobrze, za tak piękną bieliznę daj pan stówę, proszę bardzo. Spływa dla pana, ale cudownie. Przytulmy się, a ja zatem nie mam tak seksownej bielizny, ale powiem panu, panie Zdzisławie, że pański otwarty stosunek do niezapowiedzianych gości jest naprawdę krzepiący. Chciałbym pójść do toalety, czy mogę? No proszę bardzo. Bardzo proszę. Panie Zdziśku, czy pan jest fachowcem budowlanym? To zapraszam pana do toalety, bo muszę zadać panu jedno proste pytanie, panie Zdziśku. Pytaj, oczywiście. Gdzie jest toaleta? Czy pańskim zdaniem łatwo będzie odkręcić ten kibel? Tak. Bardzo łatwo? Tak. Mamy w takim razie taką małą propozycję. Widzi pan, co ja tu mam? Ja tu mam, panie Zdziśku, 2000 zł. Proszę bardzo. Panie Zdziśku, niech pan nie odwraca wzroku. 2000. Mały konkurs, my stawiamy na szali 2000 zł, a pan ten wspaniały, cudowny, niesamowity kibel. Jak pan... Całego osiągnąć. Tak, jak pan wygra, dostaje pan ten pieniądze. Nie znasz tego? Nie, nie widziałem tego. Ile to trwa? Na ile? Co ile? Ile trwa wyrywanie pierwszy tego? Pierwszy raz to widzę. Nie, odkręcenie. Odkręcenie to nie jest ważne, mamy czas. Oj, nie stopuje się. Ten... A chciałem kategorię zmienić, tylko nie wiem na jako. Odkręcić mogę. No. Dobra, ale czy gramy? No gramy. Simulat... Oto Simu... on! Idzie. Marcin... Jezu, Michał, nie Marcin. Zdzisław, sławny Zdzisław i jego cześć. Cześć Bogusiu, witam cię. Słuchajcie, mam do was kasę. Za wasz kibel. Gracie? Ja się lubię bawić. Bardzo super, ja się przymierzę najpierw... Jest za to kurwa jest, pierwsza z tym widzę. Oj, proszę państwa, ale to nie będzie takie proste. Ja myślę, że tutaj, jeżeli my to zabierzemy... Będzie dobrze. Zobaczcie, jaka sprawa jest prosta. Ma trzy rzuty, dwa razy musi wpaść jeden, dwa albo trzy. Aha, o to chodzi. Tak. Czyli na trzy rzuty od jednego do trzech. Dobra, ale Adam, zaczynasz. 1 do 3, 2000 jest i wasz kibel. Pudło! Oj. Ale to jest jedno, bo przecież mi wiadomo. Dzięki, Kukpi. Jest! Czyli co, teraz? Nie, dwójkę robisz. Matka! Jezus, nie mogę, no. Pudło, mama, pudło! Do widzenia. Ten kibel jest twój i mój! Boże święty. Panie Zdziśku. Jest całkiem sympatycznie. Rodzina przysympatyczna. Chciałbym skorzystać z talentu, ale już nie mogę. Do końca to oglądamy? Czy idziemy na router? Tak, ale to może trwać godzinkę. Dziękuję DJ Młot. A kto jutro to naprawi, jak ty jesteś na dzień w pracy? Aha. No zobaczymy. Każdy człowiek jest pazerny. I to jest to. A może się uda. No, spędzi mnie strasznie dziś nas, jak nigdy. Ale nie jestem ćpunem, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie jestem. Pierwszymi objawami przedawkowania narkotyków jest straszne swędzenie nosa, później świąt przychodzi w inne miejsce na ciele, więc mam mocne dowody. Mnie nohal swędzi. O! Nos swędzi. Nos się wydrapie, żeby nie zaswędził. Ostatnio jest spokój. Mnie nohal swędzi. Mnie nohal swędzi popoga. Ale mnie brwi swędzą, bo bym je wyczesał.
O, a mnie noc swędzi. A mnie noc swędzi. Co jest? Wcześniej noc, teraz ucho, niedługo będą mnie swędzi. Ale mi plecy. Dzieci jaja. A mnie noc swędzi. Ała, mój noc. A mnie noc swędzi. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Ty nohal mnie. Ile razy już to było? Podrapałem. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Ja pierdolę. Chryste. Jak mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Co? A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi akurat teraz. O nie, bo szuwa. Kurwę sobie nos. Tak czasami swędzi. A mnie nos swędzi. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Chryste panie. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Nie no, już dziwnie zaczęło to brzmić. Brzmieć. Dzięki Polska. Nie płaczę. Tylko oczy przecierałem, bo mnie jakoś swędzą. A mnie nos swędzi. A mnie nos swędzi. A mnie nos swędzi. Co jest? Odciąłbym sobie nos, tak swędzi. A mnie nohal swędzi. Ale mnie nohal swędzi. Ale mnie nohal swędzi, nie wytrzymam. Ale mnie brew swędzi. Komu się chciało wszystkie te szoty? A mnie nohal swędzi. Razem składać. Wiecie, to się ogląda tak o, ale znaleźć na perspektywie lat wszystkie szoty z nosem, to jakiś degenerat nosowy. Naprawdę. Dzisiaj mnie nos nie swędzi. Kurde, coś mnie noga swędzi. A mnie nos swędzi, co jest? Kurde, noga mnie swędzi. A mnie nohal swędzi, Chryste panie. Kurde, mnie nohal swędzi. Nie, no, no, łapię się za nos, bo od jakiegoś czasu mnie ten nos swędzi. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu mnie swędzi. A to się zaczęło? Wtedy? To jest gdzieś po operacji jakoś świeżo. A mnie nohal swędzi. A mnie nos swędzi. No jak mnie nos swędzi? A mnie nohal swędzi. A mnie nos swędzi. A mnie nos swędzi. A mnie nohal swędzi. Mitrusek to zrobił? A mnie nos swędzi. Możliwe. A Mitruska dawno nie było. Jezus, plecy mnie swędzą. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Kurde, nohal swędzi. Ale mnie oczy swędzą. Kurde, mój nos. A mnie nohal swędzi. Kurde, nos mnie swędzi. A mnie nohal swędzi. Jezu, każdy jest inny. A mnie nohal swędzi. To nie ma duplikatu. Nohal mnie swędzi. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Niesamowite. Fajerwerki w domu. Starszy mężczyzna jedzie pod prąd na autostradzie. 88-letni mężczyzna został złapany przez policję po tym, jak jechał po autostradzie pod prąd. Nie no, autostrada została zamknięta na 3 godziny, gdy służby porządkowe sprzątały po wojażach dziadka. Kiedy policja zapytała, dlaczego dziadek jechał pod prąd, mężczyzna odpowiedział, że nie miał pojęcia, że się pomylił i myślał, że to inni jadą w złym kierunku. Dzięki, żugareczek. O mój Boże. Jeden z najmocniejszych limitów. No hej, kochanie. Cześć, truskaweczko. Słuchaj, wiesz, że niedługo mamy naszą rocznicę? Ta, kiedy? No 2 grudnia. No nie mów, że zapomniałeś. No to, nie wiem, może byś zabrał mnie w góry, albo na kolację. O Jezus. Albo chodzisz do kina? Wiem. Zabieram cię do Muzeum Gazownictwa w Warszawie. Na finale Polskiej Ligi Sportowej, które odbywają się 2-3 grudnia. Jezus. A was zapraszam na transmisję ze studia na kanale. Ale fajna reklama, w sensie... Nie wiem, no. Fajna? No nie powiesz, że nie zapada w pamięć. Wąszu kąsił turystę na terenach Krakowa. Dobra, to już było. Można chyba iść questa robić. Możliwe ochłodzenie klimatu na terenie województwa małopolskiego. Polscy studenci twórcami nowatorskich rozwiązań morskich. Drapak Ryszarda. Wampiry. Patrzcie, jakie urocze emotki. O kurwa, coś nowego? Ciąży na nich klątwa nieśmiertelności. Prześladują ludzi w koszmarach. A jeśli naprawdę istnieją? I jeśli wszystko, co o nich wiemy, to nieprawda? Ekipa patologów odkryła pewne ciało. Dziś trafiamy na znalezisko, które różni się od pozostałych. To czaszka.
Od razu zauważyłem, że to dziwnie wygląda. Najbardziej niesamowite było to, że w ręce wpadły mi szczątki wampira. Wampiry, jakie znamy, z gładko zaczesanymi włosami, arystokratyczne i uwodzicielskie, nie mają nic wspólnego z prawdą. Przodkowie wampira mieli zupełnie inny wygląd i inaczej się nazywali. Były one znane jako upiory, żywe trupy. Ale ciekawy dokumentarz, obejrzał oryginałkę. Nie czuli, chyba, że to jest oryginałka. Umysłu krwiopijcy żywiący się nie krwią, lecz ciałem ofiar. Dzięki, Patmas. Tak naprawdę oddają one naszą naturę. Naturę naszych lęków i wyznawanych przez nas wartości. Jeśli chcemy naprawdę zrozumieć jakiś okres w historii, musimy spojrzeć na pochodzące z niego wampiry. Żuber? Wampiry to przecież fikcja. A może w baśniach i legendach, które dały początek historii Drakuli, jest ziarno prawdy? O Jezus. Nazywam się Amishada Tusin. Jestem kierownikiem produkcji w szwalni Pablo Sabre. W naszej szwalni pracuje obecnie 1000 osób, w tym kobiety i dzieci. Kochamy naszego szefa. Daje on pracę i godną zapłatę dla bangladeskich rodzin. Praca 12 godzin dziennie to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim przyjemność. Wysoka jakość naszych gaci to dla nas priorytet. Materiały do produkcji pozyskujemy od lokalnych dostawców po najniższej możliwej cenie. Pracujemy na dwie zmiany, co umożliwia nieprzerwaną produkcję 24 godziny na dobę. Dbamy o naszych pracowników. W przypadku choroby, mogą przysłać do pracy kogoś z rodziny. Gdy nie mają takiej możliwości, mogą jednorazowo nie pojawić się w pracy. Jak pewnie zauważyliście, spartańskie warunki. Fajny obraz za plecami. Jednak z własnego wyboru my zapewniamy krzesełka. Zgadza dla wszystkich. Posiadamy również narzędzia do utrzymywania porządku w naszej placówce. No i kilka gaśnic w razie kolejnego pożaru. Kolejnego. Dzięki temu boilerowi dostarczamy ciepłą wodę na zakład produkcyjny. Higiena pracy jest kluczowa przy produkcji wysokiej jakości gaci. Przed wejściem na halę pracownicy biorą grupowy prysznic. Jezus Maria. Priorytetem. Kupujcie gacie Pablo Sabre. Wspierajcie bangladeską gospodarkę. Ja jestem Markuel, a okay. W tym krótkim to chyba jest losowo. Powiem wam o laptopie MSI GS60. To już było. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, bardzo nam miło. Spędzi mnie strasznie dziś, jak nigdy, ale nie jestem ćpunem, tak mi się przynajmniej... O, to tak działa, pa. To było? Było. Starszy mężczyzna jedzie pod prąd na autostradzie. Było. Było. O! Przedstawione sceny są... Wampiry. O. Wychodzą z grobowców. A jak wyłączyć? Dziękuję, Kliwu. Nazywam się Amishada Tusin. Czy nie chce leci? Nie chce leci. Na balkon się nie da wyjść. Jak oglądaj? Już to oglądałem. A to co tu mamy? Wciśnij, aby przeczytać notatkę. A miałem tą podkoszulkę od Torondina, miałem. Już nie wiem, gdzie ona teraz jest. O cholera, piękny twór. Nie wiem, której edycji Minecrafta to chatka. Ale wszystkie były w zasadzie podobne. Tak. Niektóre szafki można otworzyć używając E. Okej, to już doszedłem do tego. A tato kto to była? To jest Rose? To
To chyba wyprawa z Weroniką była. A to? Nie wiem. Na starego z boka ta postać wygląda. Jezus Maria. Przestraszyłem się trochę. Mieszkanie obok streamerów. Muszę się jak najszybciej tego pozbyć. No już chyba to zostało zrobione. Chociaż nie wiem, bo ja nie przypominam sobie, żebym się pozbywał tego. A co to? Szczegóły. Dowód. Nie mam takiego zdjęcia w dowodzie. Ale jakby umieścili takie, które mam, to już byłoby przerażające. Obróć LPM. A, widzisz. To było do... Jak się ta gra nazywała? Nie NBA. UFC? Ale to ja, to się zgadza. Dzięki za PESEL. Nie ma tu PESEL-u. Data urodzenia 96? O, że odmładzają mnie. Dobrze, dobrze. Dzięki za PESEL. Spoko. Notatkę zobacz. Ty. Okej. Okay. Miecz, och. Panie Korosły, właśnie sobie na to czekałem powiedzieć tobie, że serce mi wali w środku czarnej zbroi, a zaraz szef pęknie, bo tak mi. Mam, ja nie przeczytałem jej chyba tego całego. Mam nadzieję, że nie. Nie pamiętam już. O moja droga panienko Rose, kiedy... A tego w ogóle nie pamiętam. O moja droga panienko Rose, kiedy słyszę twój głos, moje serce nie pęka. Kiedy jest w nim rozterka, twój uśmiech niczym gwiazdy, gwiady na niebie. Wskazują mi drogę, kiedy idę do ciebie. Czerwiec 2018, 4 lata temu już? Jezu, jak dawno to było. Dostosuj jasność gry w ustawieniach tak, aby obrazek był niewidoczny, ledwo widoczny, widoczny. Super, jest ustawione. Pytanie oczywiście. Gdzie jest toaleta? Za jasno? Dobrze jest. Jest ledwie widoczny. Jest widoczny, jest niewidoczny. Prawie. No może... O, powiedzmy. Tu jeszcze coś było do kliknięcia? Scam.pl to nie jest z takiej strony. To było ręcznie robione. Niezamawiane. Za kolaki? A takich chipperków nie widziałem. Myślę, że byłyby kupowane, jakby były. Nawet chwytliwy wygląd mają. Co w lodówce? Nie da się otworzyć? Skandal! A to co to? Zielona cebulka? Strubi? Habibi? Marachy? Samo mięso, oj! To było... Dla Rysia. Wołowinka? Nie no, różne wersje mieli, różne. Makowczyk? Makowczyka nie, ale kawuchy bym się napił. O. Co jadłeś? No bo to było mięso, 100% zwykłego mięsa, suszonego. Jak kupujesz normalnie, to masz to samo. Kosz. Kurwa, trzeba pozmywać, chociaż jest zmywarka. Quest, sprawdź co się dzieje z routerem. Co się dzieje? Chociaż wszystko już zobaczyłem?
Bright Eye, patrzymy w dobrą przyszłość, zadzwoń już teraz. A to chyba, że co, że operacja była? Chyba ta. Wizytówka Bright Eye. Czy jeszcze coś? Chyba wszystko odkryłem, co się dało odkryć. Nie wiem, czy coś przy... A nie, jeszcze na komputerze. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Zaraz wyłączam streama. O kurwa. Ja pierdolę. To jest sprzed... A to było niefortunne bardzo. To było sprzed 6-7 lat. Dziękuję, Wizard Fair. Teraz jest trzas większy. Wtedy to była krata Herkulesa. Pokaż to ostatnie, bo zasłaniasz. Ale ja. A to? Skąd to zdjęcie ludzie mają? Kiełbasa! Jezu. Excuse me? No wiem. O kurde, to jest chyba z mojej pierwszej kolonii, na której byłem. No, jako dzieciaczek. To było słabo takie same jak teraz, tak? Po prostu jest, no. Nic nie zrobisz. O kurwica. Tfu! O kurwica, ale stare te zdjęcia. Szczuras. No. Skipę? Morris, jeb... Oj. Dobrze, program skraszował. Znowu słyszę donaty. Za kliker? Boże, kurwa, nienormalni jesteście. Naprawdę. Chryste, panie. Popierdoleni. Dziękuję, anaboliczny Maciek. Ale klasnęło tak z satysfakcją, to się zgadza. No, kurde. Chryste, panie. Proszę. Do stu? Widz, nie wiem, ile na to punktów wydał, ale trochę wydał. Już. Baby Powders współpraca. Twitch decyzja w sprawie Urbana. Project Hello Hell przypomnienie zaległo opłaty 10 tysięcy złotych. Nie no, to już nie jest hostowane. Corn Hub, od dawna nie wstawiałeś filmu. Only Friends, twoja subskrypcja została ponownie odnowiona. Hej na tego bossa, użyj Lightning Sworda. Żarty żartami, ale takie maile się bardzo często pojawiają, jak ten, jak jest jakakolwiek gra zaczyna na dłuższe. Piotr P. W dniu wczorajszym dałem hosta, pozdrawiam. No i tak. I can show you your salary. Slovakia VR. Zachęcamy do ponownej współpracy. OnlyFriends. Nie możemy sfinansować płatności. Nigdy nie wykupywałem żadnej subskrypcji na OnlyFriendsie. Kłamstwo. No, a to co to? Oj, to się nie odpala. Kamera? Kurde, aż się boję w to kliknąć. Te ikonki ogólnie riski wyglądają, pobudzają moje uczucie paranoi. Ale to w grze chyba nic by nie ten. Umowę przeczytaj, gdzie umowa? A, to się da kliknąć. Faktycznie, ty. Szanowny Witoldzie, dziękujemy panu za skorzystanie z naszych usług. Pragniemy z przyjemnością poinformować, iż pańska umowa dotarła do naszej siedziby i jest aktualnie w trakcie przetwarzania. Potwierdziliśmy również datę pańskiej wizyty. Z niecierpliwością wyczekujemy pana w naszym gabinecie z poważaniem zespół Bright Eye w spraw komunikacji. Aha, okej. Okay. Tego nie mogę. A to? Kurwa, dobrze, tego się nie da. To pliki. Sprawdzone, a to? Też nie mogę. Okej. Okay. Czytaj wszystko, ale się nie da wszystkich, patrzcie.
Tylko to jest takie jakby nieprzeczytane. Reszty nie da się. No. Dobra, co się dzieje z routerem? Puchar? Pierwsze miejsce w... konkursie pod tytułem... Dobra, pierdol się. A to? Może uruchomienie ponownie coś naprawi. A, może uruchomienie ponownie. Wszystko dalej na czerwono. Poręcz światłowód. Muszę zadzwonić na infolinię. Zadzwoń na infolinię. Okej. Okay. Znowu słyszę głosy i szepty. A gdzie mam telefon? Co to? Skorpion, zero cukru. Jest telefon. Sekundę, idę się załatwić i będzie dzwoniony na infolinię. Zaraz jestem. Dziękuję, porucznik. Nieprawda. Ekipa patologów odkryła pewne ciało. Dziś trafiamy na znalezisko, które różni się od pozostałych. To czaszka. Od razu zauważyłem, że to dziwnie wygląda. Najbardziej niesamowite było to, że w ręce wpadły mi szczątki wampira. Wampiry, jakie znamy, z gładko zaczesanymi włosami, arystokratyczne i uwodzicielskie, nie mają nic wspólnego z prawdą. Przodkowie wampira mieli zupełnie inny wygląd i inaczej się nazywali. Były one znane jako upiory, żywe trupy, nieczuli, pozbawieni umysłu krwiopijcy, żywiący się nie krwią, lecz ciałem ofiar. Tak naprawdę oddają one naszą naturę, naturę naszych lęków i wyznawanych przez nas wartości. Jeśli chcemy naprawdę zrozumieć jakiś okres w historii, musimy spojrzeć na pochodzące z niego wampiry. Wampiry to przecież fikcja. A może w baśniach i legendach, które dały początek historii Drakuli, jest ziarno prawdy? Nazywam się Amishada Tusin. Jestem kierownikiem produkcji w szwalni Pablo Sabre. W naszej szwalni. To już było. Obecnie tysiąc. Wiem, żebyście chcieli jeszcze raz, ale trzeba zadzwonić na infolinię. Naszego szefa. Daje on pracę i godną zapłatę. Halo. O kurwa, panie jakieś są. Pora wybrać numer. Jeszcze książki. Witamy w Orange. O kurwa, jeszcze Max zaraz jeden. Będzie, to już nie zostało. Dobry wieczór, jestem Max. Nienawidzę miło go. Cię słyszeć. Naprawdę, ponownie. Go, kurwa, nie Nasza cierpię. Rozmowa jest nagrywana. Powiedz, w jakiej sprawie dzwonisz? Internet mi nie działa. Podaj numer telefonu, którego dotyczy sprawa, lub numer usługi internetowej. 47, dziękuję. 51. Zidentyfikowałem twoje usługi stacjonarne. Możemy kontynuować rozmowę. Przeprowadzę teraz szybki test, aby sprawdzić, czy twoja usługa działa poprawnie. To chwilę potrwa. Wygląda na to. Sprawdzam w systemie i mam informację, że usługa po naszej stronie działa prawidłowo. Wszystko wskazuje na to, że uszkodzenie jest po twojej stronie. Nie czy mówi tak, mówi, że po ich zazwyczaj. Z naszej płatnej asysty technicznej? Nie. Płatna asysta w Orange to umówiona wizyta technika, który postara się usunąć problemy z twoim sprzętem lub przez telefon. Koszt wizyty technika i skutecznej naprawy to 129 zł. Jeśli technik nie naprawi usługi lub stwierdzi, że usterka jest po stronie Orange, to opłata nie będzie naliczona. Czy chcesz przejść do zamówienia płatnej asysty? Nie chcę, kurwa.
jestem Markuel, a w tym... Zawsze możesz też spróbować samodzielnie rozwiązać problem. Radzę w pierwszej kolejności sprawdzić, czy modem jest poprawnie podłączony do zasilania i komputera oraz wykonać restart wszystkich urządzeń, odłączając je od prądu. Powiedz proszę, w czym mogę ci jeszcze pomóc? W niczym, żegnam. Dziękuję za rozmowę. Życzę miłego dnia. O. Co muszę wam o nim powiedzieć, to to, że jest cieniutki. Tak właściwie... Trzeba garnąć te porozrzucane papierki? To, to jest ta grubość. Jak to? Do kosza. Kosz był... W kuchni chyba. A może wszystkie naraz mogę podnieść? To były trzy. Jeden, dwa, trzy. Burzek raczej nie. Ale muzyczka. No. A ta książka, co to było? Dwóch takich? I tym trzecim. A. Jestem twoim synem, witam cię. Jezus. Możemy odwiedzić twojego tatę? Ojcze, będziesz szczęśliwy? Nie wiem, czy się zgodzi, bo śpi chyba. Zapukamy najpierw. Halo? Dobry wieczór. Jeszcze coś? Jeszcze chyba w sypialni jakiś syf był. Albo i nie. O, leży! A nie widziałem tego wcześniej. Kurczę. Truskawa. Co to? W końcu ogarnąłem ten syf. Pora coś zjeść? Lodówka się odblokuje, czy za kolaki? Sprawdź jedzenie w lodówce. Zobaczymy, co zostało. Z Gaming House'u? Kończy się woda, trzeba będzie iść potem do sklepu. Zjedz pizzę. Pizzę? O! Zrobiłem co chciałem, już pora iść do sklepu. O tej godzinie zazwyczaj wszystko zamknięte. Stacja benzynowa była otwarta. Idź do sklepu po wodę. Czas wyjść z Hawiry. Z walizką? Nie no, to raz było. Bo nie miałem furki. A potrzebowałem dużo zgrzewek wziąć. Wody. Dlatego. A łatwiej po prostu to wieść niż nosić, bo... To nie chodzi nawet o... Oho, patologiczne osiedle. Jezu. To patologiczna fura. Halo. Idź tam. Kurde. Niech się bawi w takim razie. To idę, no jak nie chcesz. A sklep gdzie? Zostaw mnie. Pepe Shop? Bright Eye. Dlatego Matson mnie tak oczyma cały czas zaczepiał dzisiaj. Ratuj dziecko. Czekaj, w sumie nie zobaczyłem, czy on tam sam był z ciekawości, bo szyby były przyciemnione. Ale chyba nie chciał mojej obecności. Nie, wszystko zaciemnione. Nic nie widać. Mieszkanie sąsiadów, zobacz. Gdzie? Czekaj, pierw do tego sklepu. Boję się zabugować coś. Mam tendencję do tego. Okno. O kurwica, chyba Michałek. A to zazwyczaj nie było paska i to było odsłonięte? O kurwa. I love you. Michałek albo ten drugi widz, jak on się zwał? Szuwi. Chyba tak. Lubusiała impreza. Rawielek? Nie. Szuwi, podłoga NG... NLO, chyba tak.
Jasne oko. Co? XN? Król? H2P? Weź, bo... Sekta jakaś. Od poniedziałku do piątku. Kalendarz. Następny autobus prawdopodobnie środa. Co to kurwa? Coś tu przyjedzie? Może później. Pepe, mały, duży sklep. Hit, gazowana szmata była. 4 zł. A to było takie zdzierstwo. Taka butelka wody, to znaczy butelka tego soku, to chyba zdychę kosztowała. Zdzierstwo. Pepo happy hours. W godzinach 6 do 8 kawa tylko po złotówkę. O nie, czarna woda. Ale to gówno było. Jakbyś metal pił. Szampańska oferta, wow. 6 zł? Właśnie to więcej kosztowało. A za dyszkę Dorato białe ze stacji było 100 razy lepsze. Nawet na teście wyszło bez patrzenia. Witam. Kurwa. Nie da się rąk odkazić? Co to za fuszerka? Szansy nie dali na początku, nie, nie. Teraz robię pęgę. Proszę mnie. Co, na liście zakupów? Dwa bułki, kiełbasa, Henken, woda. Samą wodę. Mokra. Jola. Troszkę mnie, Hubert, powiem szczerze, uprzedziłeś, bo cały czas na rmfmax.pl, tam gdzie streamujemy nasz program w tym momencie na żywo, są prośby, żeby pozdrowić kierowcę, pana Witolda, pani Witold, mam wiadomo na kierownicy. Oj. Jak wodę wziąć? Idź do sklepu po wodę. Jestem w sklepie, wodę widzę, ale nie mogę jej wziąć. Ręką, tak też pró... O! Żywiec woda, niegazowany jako butla. Teraz tylko zostało zapłacić i wracam do mieszkania. A to? Cebulka? Szczegóły. Paczka tanich chipsów. O, nie ma kasjera. O kurwa. Jeszcze muzyka przestała grać. Pilne, musimy szybko uzupełnić magazyn. Wczoraj był u nas mężczyzna, który zrobił zakup za 1500 zł, kupił 15 kg cukierków. Mnóstwo ciastek, kilkanaście zup naraz i wyczerpał cały zapas masła i pieczywa, jaki tylko mieliśmy. Mam podejrzenia, kto to może być. Pan Adrian. Stały klient. Tylko na stacji to... Chociaż nie, to nie stacja, wróć. To żaba. No to i tak nieoptymalne robić duże zakupy na żabie. Nie ma światła. Obecne zadanie, znaki zapytania. Boisz się? Nie bój się. Tu u Adiego nie była taka lodówka? Dzięki, paramedyk. Ładnie, ładnie. Bardzo ciekawie. Elegancko, haj. Stik! Zanim! Ojej. Tam to też stare. To też stare. Jeszcze w okularach. Pogromca? Pogroa? Programowanie? Kurs Murphy? Żul niegroźny?
cała siatka detektywistyczna. Grafika Asana, płyta i Luditu. Ale ta gra miała potencjał na dalekie rozwinięcie, kurczę. Ale i tak super. Czy to jest nie koniec? Ja myślałem, że to koniec, że to ending. A, mroczniejsza część. Zaczyna Gazeta Namowska, znany streamer zaginął, Witold Tacikiewicz. Chyba o mnie. Najbardziej mroczna część gry teraz. Zarąbiste te napisy zrobili. Co tutaj się stało do cholery? Chociaż tamten pozytywny klimat mi odpowiadał, no. Teraz się pewnie syf będzie dział. Latara. Wszystko z tym Bright Eye'em będzie powiązane. Bright Eye, patrzymy w dobrą przyszłość. Zadzwoń już teraz. Norweski kierunkowy. Nieźle. Co się stało z ciałem? No, były jakieś kości tu. O, a na max volume dałem. Tłuszcz mi się trzęsą. Noir? Oh my god. It's tactical nuke, everyone save yourselves. To chyba nie jest z gierki. Już tam raczej nie mogę wejść z powrotem. Otóż nie. Nie da się shiftować. Kucać? Nie. Uwaga! Po otwarciu drzwi sprawdź obecność kabiny. Winda nie wygląda... Nie zdążyłem przeczytać. Nie wygląda na nową. Mam nadzieję, że działa. O. Dziękuję, Furious. Chyba jest kabina. O! Znowu powrót pozytywnego klimatu. Komputer mi się pali, słyszę. Nie no, nie pali, coś się wiatraki odpaliły. Schody na, nie wiem, strych jakiś? Zamknięte. Umowa z Bright Eye. Operacje na oczy robili. A texture-based method for document segmentation and classification. Kuchnia. Jakiś taki PRL-owski wystrój trochę. Wielki Polak. Gdzie jest ta druga? Gazeta. Nie doczytam. A, da się przybliżyć, pa. Z zeznań świadków możemy się dowiedzieć, że streamer opuścił dom o godzinie 23 i skierował się w stronę sklepu. Policja nie znalazła Witolda oprócz ciała zamordowanego mordercy. Ump wybrał Florydę.
Koniec rządów Facebooka. Widzisz mnie? Jeżeli nie, to zadzwoń do nas. Ale naciągactwo. To tak jest zrobione, żeby nie było widać. Kurwa mać, ty. Daj spokój. A to co to? Kluczyk. Pusto. Co? Chyba potrzebuję wytrychu, aby otworzyć ten zamek. Okej. Mokra. Co to jest za lokacja? Co to jest za Javiera? Chcieliśmy, żebym się dostał, ale... Mamona? To nie jest Mamona. Znaczy nie wiem, jak wygląda dom Mamona. Nie mam pojęcia, szczerze. Dziękuję, Tarden. To jest to zejście do góry? Znaczy wejście. To chyba jeszcze tylko tu nie byłem. Miś. Wytrych potrzebny jest. Tego nie otworzę. Oho! Chyba kod będzie trzeba znaleźć. Nie no, chyba by nie dali, że 2137, bo tam papież wisiał. Nie. Chyba będzie trzeba znaleźć. Albo coś z tej wizytówki. No nie ma tu dużo liczby do wprowadzenia. Chyba, że 10. 10, 13. Albo 22, 13, albo 12. Dziękuję, Szablosz. Albo czegoś jeszcze nie widziałem. Dobra, spróbujemy tak. 22, 11, 12, 13, 14 i 15. Znaczy 15, no nie. Co? Wytrych. Co? Co, co? Gówno. A, jeszcze tu nie spojrzałem. Nie no, no. Na dobrą sprawę, co może być kodem? Albo godzinka. A, widzisz. O kurwa, co to jest? Dziękuję, Froxus. Trudne się wylosowało. No, chyba tak. Ja muszę to podłączyć. Chwila, od tamtego zegara zacznę. Anusz będzie pasować i nie będzie trzeba męczyć z rozwiązywaniem nad tym drugim. 2-2. Było? 13 było, bo już nie pamiętam. Jeszcze 14.
Dobra, to chyba ten drugi zegar będzie odpowiedzialny za to. Siódma. Czterdzieści pięć, 57. Nie 57. 53. 53, siódma, 53. No, chyba ta. Albo 19. Jak 58? Było, tu jest 55, tu byś miał 58. 19 albo 7. W ogóle to działa, czy to jest zafrizowane? Skąd wiesz, Olsza? Pewnie szczelasz. Dobra, lecimy od 52. Nie pasuje. To chyba koniec giery. A widzisz. Zabłocie? Kurde, co tam jeszcze było napisane? Chyba tyle. O, teraz się otworzyło. Że tędy już przyszedłem, już nie pamiętam, jasny gwint. Szczurasy. Dlaczego, dlatego ten kluczyk do Hondy? Ty, wysmolone niektóre są. Jest wytrych, pa. Rozwiąż tą zagadkę. No ale nie mam nie mam wystarczających danych, żeby to rozwiązać. Może za tymi drzwiami będą jakieś kody. Może to nie na podstawie zegarów. Może zegary są tak dla picu. O! Coś tu jeszcze było? Grzyb na ścianach. Rok moich urodzin? Wątpię. Chociaż w grze oni dali 1996. Dobra, wytrych jest. A to co to? Woda. O kur... Bint? Bint. Stream bubnika mi się kojarzy, jak widzę ten dywan na ścianie. A to co to? O, jakaś pozytywka? To pokój Mamona? To nie jest pokój Mamona. Te dzieciaki to kto to? To jakaś taka podejrzana jest.
dorosła pani. To dziewczynka? Wykrzyknik pajacy. To dziewczynka jest? Chyba ta, chociaż... Szlunie. Najświętsza. Jezusek. Trzy, sześć? O kurwa, co jest? Noel? Siedem, cztery, dziewięć, trzy? Trzy, dziewięć, cztery, siedem? Nie no. Jakbyś wszystko tak odwrócił, to siedem, cztery, dziewięć, trzy. Ale jaja. 3947. A to co to? Jakaś szmata. Jeszcze tam było? Czyli to nie zegary, widzisz? 3947. Ale to się dało otworzyć? Nie. Czy przyszedłem Wiedźmina? Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Kilka. Dobra. Dziękuję, Humek. Kurwa, no! Daj spokój. Łeb odpadł. Co to, jakiś agregat, jakaś skrzynka? Kaseta. Jestem prawie pewien, że widziałem gdzieś w tym domu odtwarzacz do nich. A widziałem? Pewnie gdzieś przy telewizorku był. Co to? O Jezus. Ej, ty lesa, kurwo, dawaj na gole klatę się napierdalać. Z Ikei w nocy, wiecie o co chodzi. Czy na przykład zakłapamy, stajemy na noc, chowamy się i tam się... O Jezu. Na jedzenie opowiem tak, że nie za bardzo. Proszę pani, a co pani by chciała do tego jedzenia? Kwaśny chlebek. Kurwa. Naciągaczka. Ja idę do Carrefoura, to mogę pani kupić. To musi pani powiedzieć mi plus minus, co pani chce. Dziurko, ale to na Karmelickiej tam. Ale to też można podejść, no. Nie, a ja nie lubię, bo kwaśny. Chyba witek się jest dobry. No. Dobra, to na Karmelicką nie będę szedł, ale to pani dam. Nie zbiednieje od tych 20 zł, a na alkoholiczkę nie wyglądała, wam powiem tak myślę. A, tak, tak.
Nie wiem, czy jest ostrość. Pewnie nie ma ostrości, jak zsumowałem. Latami tam chodzi. Nie widzę ich. Zresztą nie widzę. Ty, gdzie oni kurwa są? Może kółko robią. A ty, oni już biegną. Marszal. Aj. Ja nie pamiętałem, że suchar łysy był wtedy. Nie pamiętam tego w ogóle. A może pan ma ochotę na coś słodkiego, co? Nie pamiętam. Proszę bardzo, miłego dnia. Złe jest pytanie, bo oddaliśmy to, co dałeś nam. Jakiś mężczyzna głodny przyszedł i mu daliśmy. Parmaxil? Coś mi nie pasuje w tym nagraniu. Wydaje mi się, że jest tam coś, czego wcześniej nie było. Hmm? Tak? Znaczy ja to i tak nie pamiętałem, żeby niektóre z tych rzeczy miały miejsce, ale... Ej, ty lesa, kurwo, dawaj na gole klatę się napi... Coś, czego nie było? Dawaj na gole klatę się napierdalać. A tam ktoś za mną łysy był. Z Ikei w nocy, wiecie o co chodzi. Czy na przykład zakłapali... O kurwa jest, no pięć no. Pa. Ej ty lesa kurwo, dawaj na gole klatę się napierdalać. Pięć. Wiecie o co chodzi. Czy na przykład zakłapalku. Stajemy na noc, chowamy się i... Nie widziałem tego w ogóle. Na jedzenie nic. Opowiem tak, że nie za bardzo. Proszę pani, a co pani by chciała do tego jedzenia? To ja pójdę kupię i zaraz pani przyniosę. Ale to na Karmelickiej bawicie się chleb. Ja idę do Carrefoura, to mogę pani kupić. To musi pani powiedzieć mi plus minus. 14? Nie, nie. To było po prostu 14 tam. Ale to też można podejść, no. Nie, a ja nie lubię, bo kwaśny jest dobry. Dobra, to na Karmelicką nie będę szedł, ale to pani dam. Nie zbiednieje od tych 20 zł, ona troszkę nie wyglądała, wam powiem tak myślę. Nie widziałem tego? Trzy? Nic mnie bardziej jak? Nie wkurwia od tych jebanych memeli, co podchodzą pewnie nie od żebraja na od w restauracji. Nie widzę człowiek sobie je i nagle gdzie podchodzi taki chłop jeżdżący głównym i będzie pierdolił nad głową. 5-3-2? Jezus Maria! Proszę pana! A może pan ma ochotę na coś słodkiego, co? Placuszka! Bardzo dobry. Proszę bardzo, miłego dnia. Złe jest pytanie, bo daliśmy to, co dałem. 5-3-2-8. Okej. Ale to było za pierwszym razem? Nie zwróciłem uwagi po prostu na to, czy jak? Bo nawet raz nie zobaczyłem żadnej liczby. Kurde. 5-3-2-8. Dziękuję zimny Zbyszek za gift na Kitelowi. 5-3-2-4? Kurwica. 5-3-2-5-3-2-8 było? 5-3-2? Oj. Zamknięte. Nieupoważniony wstęp wzbroniony tylko dla pracowników. Pewnie Brightaj. Za kola. Całą linię produktów trzeba by było otworzyć. Chipsy, Coca-Cola. Dzięki, patasz. Ale to się nie wydarzy nigdy. Serwerownia. Co to za miejsce? A ja wiem. Brzmi jakby ktoś się na wózku poruszał, ale... Jakby jeździł pomiędzy tymi serwerami. R2D tu jakiś.
Na kółkach. W tych alejkach nic nie ma. Oho. Chyba nie ma. Dobrze słyszałem. Krzesło. I to moje krzesło. Witek, to ty? Gucio. Tutaj na ekranie, zobacz, widzisz mnie? Widzę się. Teller, co ty tu robisz? Widzę, że ciebie też dopadli. Dopadli? Słuchaj, to nie jest dobry moment na wyjaśnienia. Musimy... O nie, szybko. Witek, szybko, schowaj się w tej szafie za tobą. Bo jakaś szafa za mną? Co? Kurwa, czekaj. Była? No nie było! W jakiej kurwa szafie? Oj, szybko, szybko. Te drzwi... No właśnie, nie da się ich otworzyć. Rozumiesz? O ja pierdolę. Jest. Latarki raczej nie zaświecę teraz, dzięki Bonsmatu. Delort, odbiór. Uff, mało brakowało. Słuchaj, ty, zobacz, tam jest jakiś pendrive na tym biurku. Podejdź do tej klawiatury i zobacz, czy uda ci się zgrać na ten pendrive mnie. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco dużo miejsca. Potem ci wszystko wytłumaczę. Musimy się śpieszyć, let's go. Jezus Maria, dzięki Jezus. Pendrive i cię zgrać? Fiku. Tak, pamiętasz, jak uciekaliśmy z Holandii z tym... sam wiesz z czym. No to teraz tak samo zawijamy stąd. Wróć do głównego holu, odblokuj ci dalszą drogę. Sztuczna inteligencja, jak w Danganronpie ten ziomeczek. Albo taś, w sumie to nie pamiętam. Główny hol? Okej, okay, a tych drzwi się nie da? Jak się nazywał ten z Danganronpy? Albo nazywała? Hihiro? Możliwe. Dalszą drogę. Boże, na tej lekcji z HTML-a chyba spałem. Okej, daj mi sekundę, zaraz hakuję te drzwi i otworzę. Stolny. No i cyk, otwarte. Dzięki za kole streamera. Jeszcze to trzeba wziąć ze sobą. O, o. Rysta, panie. Jaka Celestia Lundberg. Huch, póki co jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej chciałbym w to wierzyć. Nie ma co zwlekać, Witek, rozejrzyjmy się za wyjściem z tego bagna. Właśnie, w sumie co ja tu robię i gdzie ja jestem i z jakiego powodu? Poszedłem sobie do sklepu. A pamiętasz, jak graliśmy razem w drużynie? O kurde. I razem z Arkulem mówiłeś, że dostaniemy się do Challenge Series? Wtedy to była kolo. Śmiech to mnie było końca, a wy byliście tacy poważni. Ale pierdolenie. Pamiętam, on też w to wierzył, drużyna cała wierzyła. A teraz z perspektywy czasu wyśmiewają te złote myśli dawne.
przecież na spotkaniu, jak mieliśmy Team Rock. Rock się wzięło od Rocka, youtubera. On sponsorował ten projekt. Pamiętam, jak było spotkanie i zapytał się, jakie mamy cele i co zrealizujemy. Oj tak. Wtedy było mówione, że szansa nawet na LCS jest. Siedzieliśmy wszyscy przy wielkim stole. Bez ironii to było mówione i nikt się wtedy nie śmiał. Ty Witek, ale jaja, to wygląda na jakieś studio nagraniowe. Gdzieś no. Już widziałem taki kadr, kurde, tylko gdzie? To, nie mogę sobie w ogóle przypomnieć. Aż mi uszy się częsą. Gdzieś widział taki kadr? Koskie biurko takie miałem. Moje słuchawki. I norwescy ludzie. Oj, chyba tak. O! Pa! Pasek wytrzymałości został dodany. I tu będzie tekst tego? Oj, niedobrze. A lampka się świeci. Przynieśliśmy cały osprzęt zgodnie z zaleceniami czerwonego. Czekamy, aż reszta przyjdzie z przerwy i przejdziemy do ustawiania wszystkiego. Ten stół to zawsze był tak upierdolony. Oj, lurek. Jeszcze coś tu jest? Skipnąłem, czy nie? Rurek? Rurek, lurek, nie wiem, niewyraźnie było na tym wideo. O, za to dostałeś bana, człowieku! Za takie właśnie wyzwisko dostałeś bana! Mano. Kamil! Kurwica. Kamil! Rację miał. Cholerny kabel mi wkurwia! Trzymam alerty. Hu, Witek, wszystko okej? Okay? Chyba tak. Jezu, upadek zaliczyłeś. Ale dobra, nie ma na co czekać i chodźmy dalej, dobra? Dobra. Dobra, Witek, wygląda na to, że mamy teraz trochę więcej czasu. A chyba jestem ci winien trochę wyjaśnień. Mów. Jeśli masz jakieś sensowne wytłumaczenie na to, co się dzieje, to słucham. To, co zaraz powiem, może zabrzmieć dziwnie, jak scenariusz do jakiejś gry. Taniej, typu horror, ale wszystko, co widzisz przed sobą, to fikcja. Jesteśmy zamknięci w symulacji. Jakiej znowu symulacji? Za wszystkim stoi niejaki krwawo... O nie, to ten pojebus. Czyli kojarzysz tą postać. Jakiś pisał do mnie podejrzane wiadomości. Uwięził nas tutaj z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Szczerze mówiąc, Witek, miałem nadzieję, że może ty wiesz. Kryptowaluty, oszukiwanie w Minecrafcie, Holandia. Pewnie znalazłby się trochę rzeczy, za które mógłby nas tutaj zesłać. Niestety, nie udało mi się ustalić niczego więcej. Rozumiem, jak długo już tu siedzisz. Straciłem poczucie czasu, ale chętnie bym się stąd wydostał, dlatego chodźmy już dalej. To auto jest pomalowane dokładnie na te same kolory, jak było w gierce. Tylko jest jakoś... jakoś jeszcze ładniej wygląda. Moje summer car? Tak. To auto.
te wakacje nie było i raczej już nie zdążymy. Za kola. Tio, chwila, jeszcze tam się dało w lewo iść? Ograniczone bieganie. Nie. Jakaś furtka jest, ale nie do otworzenia. Dobra. Mano. Access denied. Rybka. Zamknięte. A to co to? Ten debil Kamil znowu zabrał klucz ze schowka. Znowu zabrał klucz do schowka ze sobą zamiast oddać go przełożonemu. Jak pilnie potrzebujesz się tam dostać, to radzę sprawdzić szatnię. Debil Kamil? Jaki Kamil? Ty no, w sumie chyba potrzebujemy karty dostępu, żeby z tego skorzystać. O. Nie trzymam się, opiłem monsterem. Ale kto pytał? No nikt, ale... Karta dostępu i szatnia. Przerwa na siku. 1, 2, 2, 7. Dobra, to 15 sekund, jest. 15? Nie, to jest 20. Już. 2-7. Wygląda jak jakiś hangar. Może to jest hangar? Co ja widzę, widowie? Jakoś podejrzanie cicho tutaj jest. Ale że Delord siadł, skrupulatnie nagrał wszystko. Jasny gwint, podejrzanie cicho. W sumie prawda, może dlatego, bo nikogo nie ma. Ale podłe lokowanie produktu. Brzmiało jak jakieś kroki dziewuszki małej. Nie zuzi. Nie wiem kto to. Albo co to. Pachnie jumpscarem. Teraz tutaj. Albo i nie. Szatnia, karta dostępu. Jest szatnia. O, o. O, chyba mamy to, czego szukaliśmy. Klucz? Jakiś Kamil zostawił. Klucz do zaplecza w pokoju monitoringu. I notatka. Elo! Obczaj ten safe w schowku koło kamer, bo chyba znowu się zaciął. Klucz do pokoju masz obok. Kod do safe'u to 7595025. 7595025. Pozdro i z fartem Kamil. Safe w schowku koło kamer.
Pozdro. Z fartem. Co to? Ale klata. Oho, ho. Połowa roka starego. Nie zobaczysz, jak gankuję, bo tego nie robię. A to pamiętam, no, farmienie było mocne. Oj. A tu jakiś kozak przypakowany. Ale rękawiczki ma. Dobra, tu później chyba. Teraz musimy wrócić do kamer. Nie, to nie był kod do tego. Do tego się nie dostanę. Pewnie tam do tego kod będzie później. To tutaj? Nie, to nie tutaj. A jeszcze w lewo nie poszedłem tu wcześniej. A, poszedłem, tylko nic nie było. No to nie tutaj? No wiem, że nie tutaj. Widz pijany jest. Kurde, jest tak ciemno. Chyba tu. Tu jest pokój z kamerami. Klucz do zaplecza. Witek, patrząc na ciebie, na twoje umiejętności, bez wątpienia złamiesz tę łamigłówkę w pół. O kurwa. Co to jest? O Jezus. 1-3 prawo, 2-4 lewo. A ten klucz do sejfu? Co podał? Emote only na 2 minuty. O, to zaczynamy. To chyba znaczyło niepowodzenie. O kurwa. A tamto było co? To było po przerwach. 7, 5, 9, 3, 50, 25. A po co jest to 1-3 prawo, 2-4 lewo w takim razie? Chyba, że 1-3 to 75, 50. 95-25, bo to było na człony podzielone. O kurwica. 75-50? A mogę w ogóle w lewo kręcić po tym? Chyba, że za każdym razem mam dobrut. 75. 10. Oj, już źle. No i to nie to. Oj, to posiedzimy troszkę tu. 75, 95, 50, 25. Pierwszy i trzeci w prawo. Drugi i czwarty w lewo. W prawo. Jak przekręcę całość?
chyba nic. Co, cytryn? Chwila, może coś jeszcze jest. Chyba nie, chyba sam save. Jeden, trzy, prawo, a cztery, lewo. No to byłoby 75, 50, prawo, 95, 25, lewo. Kamerkę niżej. Już, sekundka. Tutaj. Tylko, nie wiem, ja to mogę tylko w jedną stronę. 75, 50, prawo. 75. Pierwszy. 50. O kurwa, nie ten klawisz. Czekaj. A co się stanie, jak na innym zatrzymam i to będzie źle? Cofnie mi od razu? Nie, nie zaskoczy. A, widzisz. Czekaj, 75 na 75 zaskakuje. O, 75. 90. O kurwa, już źle. Jeszcze raz. 75. Nie! Źle już. Wróć. 75. 50. W prawo. A kurwica. To powinno być 95 i 25. Dobra. Chyba wiem. 95. Nie zaskakuje teraz. 95. 25. 75, 50. Oj, oj, oj. 1, 3 prawo, 2, 4 lewo. Ale nie mogę od kręcenia w prawo zacząć, więc muszę od 2, 4 zacząć. Czyli 95, 25. No to 95. Ale nie ma takiego klika. 95. I teraz 90. I teraz 75, 50. Ale mi wszystko obraca. A spróbujmy inaczej. 75, 50. I tu kliknie. Bam. Oj, nie trafiłem. O. 75. Czekaj. 75. 50. Uj, tu chodź, ty. Czekaj. Pierwsze i trzecie w prawo, drugie i czwarte w lewo. Od prawej nie mogę zacząć. Mogę zacząć od drugiej tylko, a druga liczba to jest 95, ale jak dam na 95, to nic nie klika, tak jak przy 75. Podejrzane. A jak po prostu pójdę po kolei? 75, 95, 50, 25 i zignoruję tą kartkę. Czyli 75. Pięćdziesiąt.
I ostatnia ma być 4. O kurwa. Jeszcze raz. Bardzo śmieszne. 75. Bardzo śmieszne. Ja pierdolę, jeszcze raz. 75. 95. 50. O nie. Delikatnie trzeba. 55. 95. Pięćdziesiąt? Kurwa! Ale jaja, chyba działa. Kipas, karta do systemu monitoringu. Oj, nie obróciłem tego. Zobaczymy, co będzie na monitoringu. O Jezus. 2, 3, 4, kam 1, kam 2. Torsion. Kurwa. Kurwa, jakiś ślimak był. 2, 3, 4. Nie, to nie ślimak. 213. 2, 2, 9. 2, 4, 3. Aha. Schody? Jeden. Kam 2, 1. 1, czyli to... Coś chyba powinienem zauważyć, ale nie za bardzo widzę. Wszędzie są takie zniekształcenia. Chyba nie motyw z Observation Duty. Ty, faktycznie jest pod, jest inny kolor. 4. 1. 9, 2. A jak się da to na 4, 9, 1, 2. A jak dam tak jak miałem? No, nie widać kompletnie tego. Dopiero jak się jasność da mocniej. 4, 1, 9, 2. Oszust? To nie oszustwo, to po prostu... 4, 1, 9, 2, chyba tak. Oj. Ohohoho, a co to za piękne ubranka, tylko gdzie są majteczki? O kurde. Każda wielka firma warta miliardy zaczynała w takim garażu, Witeczku. Oj. A wszyscy w tym momencie od Europy po Afrykę w moich majteczkach. Tak osiągnął sukces. Witek, a może by tak reaktywować twój projekt? No wiesz, ten z filmami.
Moje majteczki, twoje panie i panowie i działamy cuda. Oj. Tylko gdzie to będziesz promował, bo na Twitchu nie za bardzo chyba by się uśmiechali. Chociaż biorąc pod uwagę te streamy, najlepsze majteczki w internecie Pablo Sabre. Proszę. A to co to? Niestety mamy kolejne opóźnienie dostawy z Bangladeszu. Obawiam się, że konieczne będzie zastąpienie zmian 12-godzinnych zmianami 18-godzinnymi. Pracownicy pewnie się ucieszą, bo więcej kaski będzie. Akurat 18 godzin w robocie, czas żeby się przespać i przyjść znowu. Jeszcze jakiś prysznic, śniadanie zjeść. To się nazywa produktywny dzień. Ile? 4192? Dwa bułki? Chyba ta. 4192 chyba. Albo 491... 4192. Zgadza się. A tu co mamy? O kurwa, ale zajebiste były takie sloty. A mam jakieś pieniądze? Jakby Twitch na swoim Twitterze, Facebooku, gdziekolwiek zapowiedział, że otwierają ich dedykowany jakiś brand slotowy. I RTP się zwiększa wraz z jakimś watchtime'em albo nie wiem, latami przegrywanymi na platformę. Co daje najwięcej? O kur... 2x, 3x, 3x, 3x. Pogu? Pogu najwięcej warte. 3 pogu 4000. Graj. Co się dzieje? Nie działa? Kurwica, no. Ty, Kucio, zaczekaj. Spójrz w górę. Sufit? Widzisz ten mały szyb wentylacyjny w suficie? Widzę. Wydaje mi się, że dałbyś radę tam zwentować. A to nie podejrzane? Będzie trzeba kogoś zabić zaraz. Lewo, prawo, prosto, prawo. Kurwa mać. O, taki właśnie łóż. Jeszcze ruszyłem kamerą i nie pamiętam chyba. Czyli zła traska chyba. Gacie do zmiany? O. Lewo? Tu też coś wyskoczy. Kurde, kolejne rozdroża. A może prosto trzeba było iść? Ta, tu chyba jestem znowu w punkcie wyjściowym. Albo nie? Ta, prosto raczej. Nie, dobrze. Tu nie byłem.
A, czyli to było prawo. Poszedłem w lewo, stamtąd przyszedłem, to tu. Tak? No bo tam był ten uwóz. Stąd przyszedłem? Zaraz się przekonamy. Nie, dobrze idę. Ty się sam zgubiłeś. Albo kurwa, nie? Nie wiem, już kompletnie. Trzeba wrócić do punktu, gdzie byłem. Gdzie skąd wchodziłem, bo inaczej nie znajdę. Chory labirynt. Stop! Chodziłem tędy, nie? Czy nie? Prawo był Wiktor, w lewo był ten labirynt? Nie, czy tędy wchodziłem? Chyba tędy wchodziłem. Tak, tak, tak. Nie. Ja pierdol, nie pamiętam. Przyszedłem z dołu. Przyszedłem stąd, czy to jest inna odnoga znowu? Czego ty nie pamiętasz? Wszystkiego. Trzymaj się prawej ściany. Czekaj. Zawsze w prawo. O kurwa, tu chyba nie byłem. Czy byłem? Nie no, wróciłem tu, gdzie byłem. Czy nie? Nie wiem, pojebane to jakieś. Nie da się stąd wyjść. 6 okrążeń już robię. Nie robię okrążeń żadnych. Tacy mądrzy lasami pewnie nie wiecie gdzie. Jezus. Dobra, tutaj jest pustka. Nie, tu nie jest pust. Tu nie jest ślepa uliczka. Dobra, idźmy tu. O. To wygląda nowo. Tak. Dobra. Czyli tędy wchodziliśmy. I tak. Poszedłem w prawo. Poszedłem w lewo. Czyli stop. Wrócę tutaj. I tu jest, tu wyskoczył ten Wiktorek. 100%. Tu. Tak. Tu wyskoczył Wiktor. Przyszedłem stąd. Czyli na pewno nie tam. Na pewno nie tu. Albo tu. Albo tu. Ale stąd przyszedłem przed chwilą. A w lewo wszedłem na starcie, nic nie było.
Szedłem w lewo, nic tam nie było. Właśnie szedłem tu. Stąd, skąd przyszedłem. Więc zostało tylko prosto. Stąd przyszedłem, ale to w takim razie tutaj mam nowe te rozdziałki. Kurde, nie da się jakichś sprayów, żeby zaznaczać, że tu byłem, albo zadrapać? Dzięki, szprota. Nie, dobrze idę, na pewno dobrze idę teraz. I na rozdrożu kolejnym nie wiem. Trzeba będzie sprawdzić każdą... Teraz idę git. No. I sekunda, sprawdzę, czy to nie jest tylko to miejsce z Wiktorem. Nie, to nie jest to miejsce, na pewno. Czyli w lewo nie. Albo w prawo, albo w dół bardziej. Powiedziałbym, że w dół. Sekunda, jak wygląda to, żebym wiedział. Czyli to... Kurwa, ale się nawpierdalam. Tu jest od razu jajeczniczka pusta, będzie. Idę prosto, czyli została jedna droga tam. Jakbym tu wrócił jakimś cudem. O, skurwysyn. Kolejne rozdroże. Sekunda, zaraz tu wrócimy. Tylko zerknę tutaj, co jest. Jezus. Nie, tu na pewno nie byłem. Mogę iść albo w prawo, albo prosto, albo lewo góra. Zaraz tu wrócę, zobaczę, czy tu nie ma zaułka. Kurde, no nie ma, no. O Jezu, i zaraz w lewo. Nie. To nie tu. To nie tu. Wracam tu na środek. Przejdę kawałek w prawo, a jak nie, to pójdę w dół. To mnie cofało tam. I tu w lewo. Git. To jeszcze prosto tam. Nie pierdol. Czyli by wychodziło na to, że tu powinien być Wiktor, tak? Tak. Nie wiem, jak to się dzieje. Ta gra mnie jakoś tepa. Poszedłem pra... Czyli co, idąc cały czas prosto? Potem znów prosto i potem znów prosto. Chyba cały czas prosto mam iść, bo poszedłem w prawo tu. I wróciłem. A jak nie, to lewo. Nie? Jak nie? Czekaj, zaraz zobaczymy. Bo poszedłem teraz w prawo na drugim rozdrożu i trafiłem na start. Nie no, to mnie już widzę, że prowadzi na start znowu. Chwila. O, zawracam znowu. Jakiś rzut bym tego zobaczył. Kurde, rozrysowałbym to. Dobra, i tutaj w dół... I teraz na drugim rozdrożu znowu w dół, bo poszedłem w prawo i cofnąłem na start. No i ja poszedłem tu, prosto i lewo. Pójdziemy tu, a czy to się nie łączy? Aha, no to... To jeszcze tu w lewo spróbuję, a jak nie, to... To zostało pierwsza w lewo i innej opcji nie ma. Tu był Wiktor? Nie, nie, oj nie. Widzisz, że nie. A już teraz nie wiem, gdzie jestem. Może w nowym miejscu jakimś, bo... A, tu chyba nie byłem, albo to początek. Jedno z dwóch. Albo na sam start wracam, albo tu nie byłem. I teraz... Czekaj, w prawo nie było Wiktora? Nie. Już tu było. Tu w prawo. Czy w dół? W dół idź teraz! Go w prawo. Tak właśnie, kurwa, piszeć. Sam nie wiecie, co się dzieje. Chwila, zaraz tu wrócę. Zobaczymy, co jest tylko w prawo.
Nie Wiktor? Nie, to niemożliwe, że był Wiktor. O! Zaraz tam wrócę i pójdę w dół. Jak tu się okaże, że to byłem... Dobra, git chyba. Chyba git. Ale pojebane to jest. Może w stronę dźwięku. O Jezus, coś się dzieje złego chyba. O! Na farcie. Ta, znowu się wraca. I co widzę? No. Dało się to otworzyć? O, dało się. Kurde, to nie zwiedziłem, co tam dalej było. Tylko dla pracowników. Ewakuujemy się stąd. Wygląda na to, że zasilanie nie działa. No co ty, Witek, nie powiesz? No. Smacznie kawusi, policjant mnie kusi. Kawa palona. Jak kawusi, to mi się napił. Ciemno jak... No na to wygląda, ewidentnie. Coś czasnęło. Co za czapki? Kurwa. Kto pytał? Jakaś bojówka się chyba tutaj dostała. Piekło. Zabójca. Ciemny zabójca. Pusto. Kurwica, ty! No nie pusto. Worek ze zwłokami, ale jest klucz. Zdoby to przedmiot, klucz do drzwi. Czysto? Czysto. Da się te zwłoki coś z nimi zrobić? Chyba nie. Były te schody? A tu jest damska? Stary z boku, wydaje mi się, że nie powinieneś tam wchodzić. Bez przesady, w takich... W takiej sytuacji kryzysowej... Pokaż ten kod QR? Był kod QR? Czekaj, to nie widziałem. Gdzie miałeś kod QR? Henkenik. Dzięki Levity, dziękuję Zielu, Korsejrek. Nie mam telefonu. Link? Co? Co, co? O, dobra, już chyba podejrzewam. Sekundę, po telefon skoczy. Sprawdzam. To jest opcja zyskany, kod QR, jest. O.
To jest kurwa, nie działa. Strona www, dotknij tutaj. To może jeszcze powiemy o tym. Dobra, pierdol się. Jeszcze tam jeden był kod QR. Był. Poka ten. Oj. Coś nie chce zeskanować. Skanuj. Trzeba dostosować narożniki. Co to kurwa się dzieje? To samo? Okej, ufam wam. Można iść dalej. Jeszcze było? Schody w dół. Jeszcze w górę. Jestem w toalecie. Zaraz wracam. Marek. Okej, jesteśmy teraz w sekcji dla obsługi metra. Pokój z zasilaniem musi gdzieś tutaj być. A ja mam klucz do niego. Polska ma gorszy skład niż Mefedron. Jezus Maria. Wózek. Widzisz to wejście na pendrive? Spróbuj mnie tam wpiąć. Tylko bez żadnych skojarzeń, ty zboczuszku. Boże święty, no wepnę cię. Zero, trzy, dwa, sześć. Dobra, daj mnie to, zaraz to ogarnę. To jest łamigłówka, na którą od zawsze byłem gotowy. Może to zadziała, może nie. Poczekaj chwilkę jeszcze. Poszperam. O! O, to jest chyba to. Już prawie gotowe. Zasilanie? Mamy, to światła działają, Witek. Koks. Tylko... jest pewien problem. Żeby utrzymać zasilanie, musisz mnie tutaj zostawić. Jak to? Będziemy w stałym kontakcie. Na pewno jakoś z tego razem wyjdziemy. Myślę, że pójdzie nam lepiej, kiedy ostatnim razem zostawiłeś mnie dla maratonu anime w kinie. Ale ja nie zostawię ciebie. Będę z tobą w stałym kontakcie. Nie było, nie miało coś takiego miejsca, kłamstwo. O, coś kurwa podejrzane to. Działają światła, ciemno jak... O, taka zagrywka. O mój Boże, jak... zakazane słowo. Witek, idziesz jak burza. Prawie jak wtedy, kiedy grałeś w Pro Honsa. Bo niezręcznie kurwa się robi. Flotuch? No flotuch. A to do usunięcia. Przecisnąć się. Ktoś tam stał. Musisz to zapamiętać, więc się skup. Idź o-o. Prawo, prosto. Prawo, lewo, prosto. Prosto. Lewo, kurwa, prawo, prosto, lewo, prosto. WTTG? Powiedz jeszcze raz. Musisz to zapamiętać, więc się skup. Spoko. Idź w prawo, prosto, prawo, prosto, lewo, prosto, lewo, prosto, lewo. Halo, Witek, słyszysz mnie? Jednak się pomyliłem, no co? Kurwa! Z tym zamiast prosto po lewo, to idź w prawo. Prosto, lewo, czyli cofnąć.
Szedłem tu w lewo. Czyli w prawo. Jeszcze raz. Musisz to zapamiętać, więc się skup. Idź w prawo, prosto, lewo, prosto. Lewo, tu się pomylił. Halo, Witek, słyszysz mnie? Ja się pomyliłem, no sorry. Z tym zamiast prosto po lewo, to idź w prawo. Czyli prosto po lewo usunąć, czyli tu nie prosto, czyli tu... Co jest, kurwa? Ale to od poprzedniego momentu, on się pomylił, złą drogę wskazał. Ty musisz cofnąć się. Musisz to zapamiętać, więc się skup. Idź w prawo, prosto, no, lewo, prosto, lewo. Prosto? Halo, Witek, słyszysz mnie? Ja się pomyliłem, no sorry. Z tym zamiast prosto po lewo, to idź w prawo. Ja wiem. Jak się pomylił, to trzeba... Czekaj. Musisz to zapamiętać, więc się skup. Prawo, prosto, to jest za mną. Prosto, lewo. Prosto, lewo. Lewo. Prosto, lewo. Halo, Witek, słyszysz mnie? Ja tak się pomyliłem, no sorry. Z tym zamiast prosto po lewo, to idź w prawo. W prawo. Coś tu kurwa śmierdzi. Musisz to zapamiętać, więc się skup. Idź w prawo, prosto, lewo, prosto, lewo. Prosto, lewo i teraz prosto, lewo, ale się halo, pomylił. Halo, Witek, słyszysz mnie? Ja tak się pomyliłem, i zamiast no sorry. Prosto, lewo. Z tym zamiast prosto po lewo, to idź w prawo. No to tu! No i tu za każdym razem nie łapał. To... Jak dobrze, że udało nam się przewrócić zasilanie. Tak. Brajtek. Tak, spójrz na siedzenie, coś tam chyba leży. Tak. Klucz. A, o, jesteś? A co? Halo? Witek, jesteś? Wróć pod Elmusia? Wrócę, wrócę później. Próbowałem wziąć ten klucz, nie dało się. Teraz go nie ma. Gra mnie sforsowała, żebym go zostawił, ja nie chciałem. Co to za lokacja? Uwaga, węże! Żeby jadu nie trzeba było wysysać. Ila, pójdziemy tam. Pewnie mi zaraz coś... Oho, blokada. Czyli nie tam. A tam? Jak nie tam, to po schodach. Też raczej będzie blokada. Dobra, po schodkach. Musiał sprawdzić na natręctwo. Uwaga, węży. Nic nie widzę. To jest jakiś las.
Chyba jakąś ścieżką idę, nie widzę do końca. Ale losowe to było. No nie widać nic, ale jest jakaś posiadłość. Kurde, albo psychiatryk, albo więzienie. Jedno z trzech. Tędy główne wejście. Siedziba? Myślę, że to nie siedziba. Ale chcę to obejść. O ile się da. Chyba drzwiami trzeba. Wątpię, że to tam krzycha. Zamknięty, muszę znaleźć inne wejście, a jednak... Kurde, taki sam motyw outlastowy był. Prąd zamknięty. A to, co to? Jakaś podejrzana płytka. Nie złamie. Oho. Manekiny. Kurde, jak ta gra ładnie wygląda w ogóle. A jakich zdolnych widzów mam. Ty, ciebie tu nie było. Dawaj klucz. Wyrwę tego, muszę znaleźć jakiś klucz. Albo jakoś znaleźć klucz. Taki silny? Kurde. Lampka obok kamerki. O chujowo, nie ja jestem zmarł. Ale mnie fobia chwyciła. Boże święty. Najgorzej. Daj spokój. Co? O. Dzięki. Mogę tam zejść? Nie mogę. A schodkami już mogę? Nie, też nie mogę jednak. O Boże, kurde,
No. Ale wspomnień. Od razu po wejściu do tego. Pokój NZ-a. Kiedy koleżanka z klasy pokazuje wam cycę za salą gimnastyczną. Krzysztof Golum. Tutaj. Hitbox? No kiedyś na Hitboxie streamowaliśmy. Pamiętam, jak ludzie do mnie pisali, że zajebiste bluzy mamy na tym zdjęciu wspólnym drużynowym i chcieliby zamówić to. Jest linka. Prywatne wiadomości. O! To się da kliknąć, albo odwrócić, albo zdjąć. W programie wielbłądy, baktariany, konie fryzjerskie, kucyki, alpaki, osiołki. Atrakcja programu. Szaleni akrobaci na trampolinie. Cyrk, no. Chyba challenge to był. Ale dobrze Jarvanem szło. Akurat. NZ miał poukrywane w pokoju od rodziców smakołyki, co by koledzy mu nie zjedli. Taka instrukcja była od przełożonych. Ale to chyba nie będzie takiego easter egga. Chyba, że będzie. Filmik z Gaming House'u z maskami. Tego filmiku nikt nie ujrzał. Jest to gdzieś w internecie. O kurwa. Dostępu, bo jest to na prywatnym koncie. Każdy z nas się obracał. Pierwszy Krzysztof odwracał się, wydawał, że uderza laską i krzyczał nasus. Ja zwracałem się, krzyczałem Lisin, a NZ na końcu odwracał się i udawał, że strzelał i krzyczał Tristana. Mam nadzieję, że nie dostali dostępu do tego i nie będzie tego tu, bo będę zmuszony ekran wyłączyć i dźwięk, bo mnie wykręci na wszystkie możliwe sposoby. No nie. Tego nie będzie na pewno. Ale nie wiem, jak wy byście mogli mieć zdobyć do tego dostęp, bo ja nawet nie wiem, jak zdobyć. Znaczy wiem, ale... Ale nie chcę nawet tego robić. Dla swojego zdrowia psychicznego. To mój? To mój. Tu jeszcze szafa była. Kurde, jak odwzorowane pięknie. Telefon z tapetą Timu Skały. Okno. Łóżeczko było. A tego fotelu nie... Na odwrót było. Co to ma znaczyć? To było tu i się tak rozkładało. O. Miałem na tej komórce na przykład, jak próbujemy śrubokrętem z arkuelem butelkę wina otworzyć. A, było. Się łamał i tam został w środku. I wpadł korek jeszcze do środka. Kurwa, usunęłem to, bo nie miałem miejsca. Czajcie? A smutno. Za 30 lat by się zobaczyło to. W kuchni na stole było to otwierane. Tutaj. Jak jeszcze w dwójkę byliśmy, jak pierwsi przyjechaliśmy. Jeszcze w ścianę uderzaliśmy w bucie, jak było to, żeby wypadł ten korek. Ale nie dałoby rady. Arkol się jeszcze kłócił z właścicielem tej pizzerii, bo mieli dwie pizze. Margarita jedna kosztowała 19 zł, a pizza z salami kosztowała 30 zł jakoś. Pizza z salami była tą samą pizzą, co Margarita, ale z salami. I Arkol powiedział, że chce margaritę, ale z tym salami. A on powiedział właściciel, że nie może mu tak sprzedać. Nie się wykłóca z nim. A ta dziękuję, Delord. Ta pizza tak nie wyglądała, ja już nie pamiętam. Ta pizzeria to było przekleństwo. Jak tu jest okno, tu było okno na osiedle, to tutaj praktycznie, nie wiem, 5 metrów od tego okna była pizzeria. Więc śniadanie, obiad, kolacja, w pewnym momencie to była pizza, dzień w dzień. Już się tak przeżygało to wszystkim. Oj. Banan, soplica, mleko. 3 jogurty, kola i wódka. O kurde. A tam wanna z hydromasażem, który nie działał. A tu Zbychu przychodził. Krzychu spał pod kocem. Tu NZ-cik siedział, ja tam, tu Krzysztof. Tu Urbizort siedział na kanapie i na laptopie. Tak było. Tam cygaro paliłem jeszcze na balkonie. I śmieci składowaliśmy, bo nikomuś nie chciało wyrzucić. Takie wielkie wory były. Jebało to z balkonu, że aż czuć to było.
Sus? Paneczko Bon z BGC z tej strony. Zapraszam na stream Overpoła, Delorda, Gucia, NZ-a i Jarkuela. Skała, skała, skała na Twitch TV. Pozdro 600, bonus BGC. Elo. Chyba 20 zł za ten filmik zapłaciliśmy Delord, nie? 20 albo 50. 50? O. Koga witam, siema Werbow. Nie ma czasu, potrzebuję waszej pomocy. Dostałem koordynaty na skarbu na Twitchu. Znalazłbym go sam, ale chwilowo jakoś tego nie widzę. A jak to, nasze pomocy czyje? No Team Skała typie, dzwoni do reszty, macie 2 godziny. A nie wiem, czy chcę to oglądać, Krzysztofanie. Ale to już jak leci. Naprawdę daję to za darmo? Tak, jasne. Tylko wiesz co? Zadzwonię szybko do Arquela. Halo? Arquel? Kolemie, gdzie ty jesteś? Typować? Typuję! Sorka, panowie, mis Kliczek. Dobra, chodźmy, nie mamy czasu. Za pośladki mnie tu chwytał, stary zboczeniec. Jezu, Boże Święty. A NZ? NZ-a nie było tu. Miała być promocja jakiegoś laptopa, na którym stream chodził i grał Overpoł. Wszystkie komputery działały sprawnie, a ten laptop się dusił i FPS-y spadały. A. No, pamiętam to Overpoł, pamiętam. No, generalnie witam wszystkich, którzy dopiero przyszli, którzy chcą nas poznać. Jesteśmy Team Rock. Ja jestem Krzysztof i gram topa. Krzysztof jest z Bełcza i gra topa. Razem. Razem albo... Nie, kurwa! Idziemy czy nie? Dobra, kurwa, daj gaz, jedziemy się uczyć, ruszaj dwójka. Okej. Okay. Na go startujemy. Będzie 3, 2, 1, powiem go. Może odpalacie. Bez tego, co? Dobra, jedziemy z gównem. Tak. Dawno nieprawda. To jedziemy. Ja pierdolę. Szybko, bo mi się radzi. Kurwa. No nie mogę. Ale sekundę, przesłucham sobie począteczek, bo nie wiem, czy pamiętam na 100%. Jeszcze słucham, jak mówię, Siberia. Dwa. Jako mikrofon. Jeden. Go. Tak, właśnie jedziemy raz. Raz i raz. Nie mogę, kurwica mnie tam kręca. Magik. Dobra, magik, magik. I trzy kropki. Z tym tematem, go! O kurwa! Jedną pierdoloną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na mnie, powiem ci, że to fakt, powiesz mi, że to obciach, pierdolę cię i tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie, słyszysz słowa, od których mówisz się na głowie, o rany, jestem niepokonany, HIPHOP, bez reszty oddany, przejebany, potencjał niewyczerpany. Wiesz w końcu, co to teraz jest można wrócić. Czas tuleja? Poka bydlaka i... Wpisz w google.pl. Wiecie, ile lat ma Kasperek teraz? Jak pewnie wiedzieć. Pod 18 będzie podchodził zaraz. Pisze. Już no, może jest nie. Po 18. No nie wiem, no. Jak cokolwiek nie będziesz wiedział w swoim życiu, to wpisujesz w google.pl i tam będziesz miał odpowiedź na wszystkie twoje pytania. Na przykład baby powder. Tuleja. Tylko takim życiu... Co to za pe... Gute. Co on tam chciał powiedzieć? To, no nie wiem, no nie pytaj się mnie, stary. Sam dokładnie nie musiałem zgłosić, co to jest. Zaraz piszę w Google. A wtedy jeszcze miałem wysoką rangę.
Nie, grałem tym Zaki. Dlatego, no powiedziałbym mu, gdybym wiedział, no. No nic, nie no, pisze. D3? Jak Kacperek dał radę, to D2, co? To nie da D2 rady. Chyba miałem. No to tak wysoko też średnio. No, no wyższą niż teraz. Czekaj, Kacperek, zaraz zobaczę. Stuleja grafika. Przez ciebie... Ja pierdolę, nie! Nie, 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 nie! I co teraz takiego wyrocznie? I co teraz takiego wyrocznie? Jakiegoś stojącego siusiaka. Z wystającym takim. Już, Kacperek, nie, bo zaraz zmiotuję też poważnie. Wybacz, że cię na to naraziłem. Gdy pojawia się incydent, tam... Gdy wydarzy się incydent, tam pojawia się... Tak. Gdy wydarzy się incydent, tam pojawia się konfident. I sprzedali nas. Arkole, runy przypominają na czacie. Tak, tak, bardzo tak, dziękuję tak, za dobrze, to dziękuję, dziękuję, widzowie. Otwieram nie mam armor maść pęka. Końską i smaruję nią ręce. Czemu to robisz? Było tak zimno, bo mam zimne. Nie mów maść końska, bo to jest takie jakieś... A to się tak nazywa, jest na opakowaniu. Cały słoik, tak nasze słoik. Maść na ręce. A kiedyś mnie plecy napierdalało, to szybko ten. To do wszystkiego, dobra. Chili, imbir i inne pierdolety. Końska maść, ja pierdolę, łeb. Jak dla mnie na przykład obrzydliwe to jest, o, kaszanka, jak ktoś powie, takie rzeczy. To mnie brzydzi. No, frajbusz zbardowany. Slash overpo, kropka moba. Chodź. Wyjebałeś się. Jak Irelia, jak nie podejdziesz. Biegnę. Podepchnij o kurwa krzyż! Erka Gucio! Kończyła mi się szarża! Idę. Mogę derkować, ja pierdolę. Irelia, dobra! Dobrze, nie ma Dawidów! Nie ma Dawidów! Uciekaj się, bo tam... Jedną asystkę dostałem! Bejaj widzę, że kupiłeś. Mam nadzieję, że zrobiłem więcej depth. Typiczny Polak. A kurwa, od Gucia to nawet bo Skarner nie zrobił. Nie zadawał dużo. Bo był bardziej CC depth, utility. To nie wyszło. Masz 1000 mniej DMG, kurwa, ten enemy supporta, typie, ja pierdolę. No nie wyszła gra, no nie wyszła. A zobacz, kto ma największy damage do creep. O Jezus. Oh my fucking god, boys. Damage dealt, naciśnij damage dealt. O, podoba mi się ta rymowanka. Arquel, miejsce playna i wygrana gra kolejna. Przejebana gra kolejna. Nie, to jest niepoprawna wersja. No lepsze. Arquel, miejsce playna. Czekaj. A gdzie jest ten patch? A czy Timrok ten... omawia placza, patcha, bla 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 bla. Pizdu! A tu chuj, to nieważne. Dobra, to... Dobra. Ale Bóg. Prawie mu wyszło. Nie patrzyłem, co się wydarzyło? Ojej, to źle się tu wydarzy coś. Ojej. Kurwa! To mogło wyjść, one tylko chyba... barier nie spojrzały. Ładnie wybijasz, Delor. Minęła smutnie z fejkota, ja pięknie. Ja bym chciał ten, na przykład zamiast tych piosenek, tam puszczają, ja nie wiem, jakiś freestyle bonus jakby rzucili w kościele, o. Bierze na plug DJ-a, a tam co? Koronka do miłosierdzia Bożego, jazda. Piękne są takie pieśni. Flesznij shielda. Ja zachodzę, ej, zachodzę ją. Patrzcie, jestem tutaj. Dutek! Zajebioza, panowie, nice! No to była chyba jakaś ważna gra. Nie, już starczy. Tak, DJ? No, był kiedyś. O chuj. No i zajebioza. Executed. Aha! Myślałem, bo na kampie byłem. A go for lolek to był, możliwe. Kiedyś wygrywaliśmy. Chociaż takie turnieje. No. To się... Kto streamuje tak, by the way? Gucio? O, to dobrze. To tak. Ta akcja to będzie spam X na czacie. Top. Nie, pierdolę! Gucio na dupinkę zniszczysz. To ma... La. Challenger tier! La. Diamond Division 2. La. I zaszczycie góry. Gowią! Arquil, co ty robisz? Chodź tu. Myślałem gdzie indziej.
To ziomek. Wjechała w ciebie, a ty się cofnęłeś. Może mówiłem go od... Myszko jebana! Nie! Podkładka w pizdu leci. Lęgną się? Kurwa. Tak mi... Powiem ci tak. Nie użyłem na nią ku, bo... Bo mi myszka nie odmówiła posłuszeństwa. A my się creepy podpierdoliłem tam. Przez tyle zapomniałem, że w grę gram. Blok, dobrze, dragon. Nie mówcie mi, że są sterowniki do podkładki, bo skisnę przecież. No niemożliwe, żeby to było do podkładki. Nie. Trolujecie mnie. 6.5 hours later. Gogle. Rokat. Sterowniki do... Haha, nie ma sterowników do podkładki, tak jak myślałem. Nie ma sterowników do podkładki. Oczywiście, że nie. I baterii w płycie głównej. To jest fucking to. Tę podkładkę. No i rip. Kurde, klient jeszcze jest przestarzały. Ale podkładka odwrócił, do góry nadal. Może odwrócić trzeba. Bo ja miałem tą stroną, nie? Do góry, tam gdzie pisze ten rokat, ale wiem, odwrócił właśnie. Odwróciłem teraz, zobaczymy. O kurwa, nie idzie ruszyć tą myszką. Gusio, pamiętasz jak Ross ugotowałeś i zostawiłeś na tym? Co? Na balkonie? Nie, to pomidorowa była. Gotować rosu i zostawić na balkonie. A, no możliwe. Tak, stała pół roku i wyjebałem drogę. A to tam się zalęgał. Bałem się tego dotknąć, poważnie. Stało całą zimę i potem jeszcze, jak się zaczęło robić. Było tak. Syn pół roku, garnek na balkonie. Nie wiem, nie patrzyłem tam. Po prostu wziąłem tak z odchyloną głową w rękawicach, wyniosłem na śmierć. Wstaję, zaczynamy o 12 rano, kończę o 12 rano, idę spać i wstaję o 12 rano. Co? No, na pewno nie wstanie tego w nocy. To idiota. Jezus. Nie usłyszałem, co Krzysztof nie, powiedział. Nie, nie stało. Co Krzysztof powiedział, nie usłyszałem. Halo, co powiedział? Zaczynamy o 12, kończymy o 12. Co Krzysztof powiedział? Napiszę wam. Że będzie spał cały dzień. Człowiek że, golem. Że będzie spał cały dzień, całą noc. A. Kurwa! Typuję! Ja żyję! Kurwa! Ale co to dobra, typuję, bo i tak ja pierdolę! Nie wiem, czy to nie jest ten stream, golem. Co mieliśmy podziały. Grajmy, to bo jestem poważnie sfidowany. Ja jebie. Dobra, Reda im podjebie. Chociaż oj. Nie to zwędzenie Reda nie skończy... Ryzykowne dość. Hashtag belief! Jazda. Aby smajta! O kurwa! Wiedziałem! Pizdu! A miałem 175 CS-a. O, jasne, muszę w tej minucie. 4 kilki. I miałem 3600 golda. Halo, na sobie. Godek. Nie słyszycie. Musiałbym czekać? No bliad. Gdzie? Nie, no kurwa. A, to jeszcze, chłopak jest siostry mój... był. No, halo. A, was gej ma. Was... Halo? Was gej. Cześć. Jezu, jakie to dawne jest. Skąd oni to mają? Kurwa. Po niemiecku mówi, to jest Niemiec. Mam czterech Polaków, trzech Polaków i... Guys, so funny. Witam Polaków. Ach, szczęść Boże. Ej, powiedzieć wam coś. Kiedyś bardzo chciałem mieć prawo jazdy. A teraz masz, jest taki... Zrobiłem to prawo jazdy. Ja chciałem mieć samochód. Chciałem mieć bardzo maturę. Zdałem tą maturę. Nie chciałem jej mieć. Chciałem wygrać mecz na iście i kurwa, wiecie co? Wygramy ten mecz na iście! Właśnie teraz! O, piękne powiedzenie. Ale stop. On teleport. AL? Tak. Wszyscy AL. Chodź. Tendra najlepiej. Kurwa. Czemu nie tepujesz Arquel? No blue, pięknie. Tak? O co chodzi, Arquel? Coś ty odjebał! A, bo on tepnął wtedy tam. Piepie Boże! Jak dzieciaczek jeszcze mam głos kurwa, tutaj. No.
Powiedziałeś blue! Nie, powiedziałem teleport. Dobra, Nostrada, pełna moc! NZ. 10 mega downloadu, jasne! Ale naprawdę, naprawdę! Tak, DJ-ek. Pełny transfer, jaska. Dychę to miałem kurwa 10 lat temu, Arkon, muszę ci powiedzieć. No tak było. To jeszcze te premium usługi, co za zmiana IP kilka stów. Neostrada, 10 mega, pełna moc! Biegnę, dawać te. Ja wam nie pomagam ogólnie, nie? Go, jazda. Nie najebie ten bar, ja tylko smajtę. Arkwell tepuje stąd! Stój na stajta! Jane! Jane złap, dobrze. Żana jest, nie Jane. Znowu ją. Arkwell za kinę. Ej, uciekaj do góry, to kurwa jest na tym team speaku? Jasny chuj, wyjazd go. Stąd. Let's go. O kurwa. Ole wyjebałem. Powiem tak, dostałem totalnego defokusa. Pozaltabowałem komputer. To Arkwell debilu mówił. Nie poznałeś za Arkwell? Czy to Arkwell mówił? No, nie poznałem. Flesza FK. Jest go. Jak to wyjdzie, mam blue buffa. Tak. Proszę Boże, kurwa, modliłem się. Codziennie rano. Wedle... O nie! Ja... O nie! Nie! Niesie wiatr tam za rogu w stół. Stoi na starzy szara braci i flaga biało-czerwona. Jezus Maria. Włączyła straszna, nie wiem. Nie umiem tego opanować. A to 4000 followków, to jest chyba sam start. W przeciwnej drużynie. Kanał! Powiem ci tak, bo są ziemi. Ilość subów 36. Takie dobra. Czasy były. Ilu- 36 subów przy dwóch kawidzów. No, kiedyś się to... Kiedyś tak to wyglądało. Dzięki, Bonik. Help me, please. Tepuję, Arkwell. Oj, piękna akcja. Pani da to Ewelinę. A to było na dobry dzibek jakiś. Ej, shoty, a wczesz? Tam ludzie z LCS-a byli wcześniej. Nice, panowie, super! Zajebiście w chuj. Ograni. Nie ma Lulu. A taki chuj ograni. Lulu nie ma, Lulu! O, nie ma. Kurwa, ale urwał! Witold, kurwa, zajebiota! Ja pierdolę. A to było wcześniej chyba. Tak jest. I czekolady się prosiłaś bullet do żydań i dobił! Ale przyszedł. Nie, czar ma ultimate'a lepszego. No hej, kochanie. Cześć, truskaweczko. Słuchaj, wiesz, że niedługo naszą rocznicę? Tak, kiedy? No 2 grudnia. No nie mów, że zapomniałeś. No to, nie wiem, może byś zabrał mnie w góry, albo na kolację. Było? Wiem. Albo chodzisz do kina? Wiem. Zabieram cię do Muzeum Gazownictwa w Warszawie na finale Polskiej Ligi Sportowej, które odbywają się 2-3 grudnia. Powinien jeszcze pokazać jej reakcję. Zapraszam na transmisję ze studia na kanale Twitch TV Sport Now. Nie wiem, piękne. Chyba tyle. Jezu, ale pięknych wspomnień jest z tym pokojem. Chryste. Jeszcze raz? Nie, jeszcze raz. Coś jeszcze w kuchni było? Pizzunia. Nie da się balkonu otworzyć, jest zablokowany. Coś mi się wydaje, że będzie ujęta tu wanna z hydromasażem. Jest. A uwzględnili, co jest w szafie? Nie uwzględnili, a tam bokserki Krzysia były. Jak nasrane w korytarzu. Nie było nasrane. Banty. Się kłóciliśmy o ten pokój, kto ma go dostać. Najlepszy był ze wszystkich. Największy, miał dostęp do łazienki swojej. Wszystko, zajebisty pokój. Ta wanna była popsuta i nie działała. Nikt się tam nie relaksował, bo tam nie działało. Hydromasaż nie działał i woda nie wróć! Działała.
złamali. Już się spali. To samo? Kurwa, do których? Światełko w tunelu. Oj. Strach naciskać. To będzie jakiś pewnie cringe'owy moment numer 100 ileś. Krzysztof dostał ten pokój? Tak. A, to ta korporacja za wszystkim stoi. Bright Eye. Nareszcie się spotykamy, Witek. Twarzą w twarz. Nawet nie wiesz, od jak dawna próbowałem cię tutaj zaciągnąć. Jak już się pewnie domyśliłeś, to ja, Krwawo Oki. Cała praca pod przykrywką Bright Eye była tylko po to, aby mógł nareszcie dokończyć swój projekt. I to z twoją pomocą. Naprawdę myślałeś, że możesz tutaj cokolwiek zrobić? Jesteś w mojej symulacji, gramy tylko i wyłącznie na moich zasadach. Twój żałosny koleżka już więcej ci nie pomoże. Naiwnie myślał, że ma jakiekolwiek szanse. Teraz przyszła kolej na ciebie. Chyba rozpoznajesz to miejsce. Spędzisz tutaj swoje resztki życia, zapętlony w najgorszym koszmarze. No i z monitorów poleci coś, co mi się chyba niekoniecznie będzie podobało. Przywitaj się ze swoimi starymi znajomymi. Nie mogę się doczekać tego przedstawienia. Zaczynamy! Co jest, witamy wszystkich. Nie! Ja! Weź mi to! Kurwa, z przyroczą! Pierwszą rozgrywkę pomiędzy... Obrzydlistwo, kurwa! Panowie, jak oceniacie tą grę? Czy niedobrze, się, że naprawdę. Będzie? Czy raczej stawiacie tutaj wszystkie karty na fanatyki? Szalkę, odkąd weszło tych LCS-ów, dobrze się pokazuje. I widać, że ten nie mogę nawet upset, zatrzymać, że skier... świetnie radzą. W czacie też myślę, że świetnie sobie... Jutak, wiele różnych techników, które pokazuje. Mogę przytomność stracić? Już mi dzwoni w uszach. Okropne. Dobrze, to zagłuszyli. Bicie w serce. Możesz jeszcze to wszystko. Nie mogę się ruszyć. Boże. Co? Zdecydowanie lepiej pokazał się Amazing, tak. Ja jako fan między innymi Wandera, bo to jesteśmy tak dobry znajomy. No cóż, kurwa. Przeżywanie tego drugi raz. Jeden Polak w teamie? Dwóch Polaków? Jeden. Jeden Polak w teamie, prawda? Witek, oj. Nie ma dwóch. Przejęliśmy pełną kontrolę nad systemem. Zaraz się wybudzisz ze symulacji. Pomoc już jedzie. Delor to kalim. Wszystko będzie dobrze. Pamiętaj, żeby nie... Żeby co?
podpięty do systemu. Mamon? Jaki mamon? Kurczę. Co ty piszesz? Piękną grę panowie stworzyliście. Znaczy wiele momentów dla mnie było nieprzyjemnych z oczywistych względów, ale nie no. Super to zrobiliście, naprawdę. Nie wiem dokładnie nawet wszystko. Trójka? Trójka od grafiki. Płyta Asana Aluditu. Kod? Klub Smurfy. Jaki był drugi ending? Nie wiem, czy chcę się dowiedzieć. QA? Patiro? Jacket? Kaczyński? Stożek? Madson? Sonia? Spartan? One I Cut? Artix? Crash? Paco? Nie no, ja czytałem moje napisy w grze. Delort jako on sam, Gucci jako on sam, Missilia jako prezenterka. To był głos Missili? Co ty opowiadasz? Weronika miała kompletnie inny. Ryan jako krwawoki, ja to nie wiedziałem. Dodatkowe filmy, Madson, White Michael, Nitrusek. Specjalne podziękowania dla truskawkowej, mnie, panienki Row, a znak kiedy Projekt R? A ty pytałeś o tą grę, kiedy... Nie, no nie będzie chyba. Wonder Amazing, zabicie Polakami, not prone. Godzina 20. Zaczynamy wiadomości. Teraz faktycznie słyszę podobieństwo. A w dzisiejszym programie... Teraz jak już wiem, to słyszę. Młody, 62-letni, przepraszam, 26-letni twórca internetowy Witold Tacikiewicz po blisko dwóch tygodniach poszukiwań został odnaleziony wraz z innymi porwanymi mieszkańcami w opuszczonym garażu na przedmieściach Krakowa. Za sprawą stał niejaki Piotr P., posługujący się pseudonimem Krwawooki. Zostały mu postawione zarzuty handlu ludźmi oraz nielegalnych eksperymentów medycznych. Grozi mu dożywocie. Sprawę bada prokuratura. Dobrze. A teraz pogoda. Zarąbiste. Kurde, jaka fajna gra! Koniec? Dziękuję wam ślicznie, panowie. I oczywiście pani też. Piękne? No piękne. Panią. Panią. No. Chyba już tyle, nie ma jakiejś scenki. Wiedźmin? Czekaj. Nie zrobię drugiego endingu. Nie chcę przeżywać tego. Chyba, że się da kontynuować. I to szybciutko. Od tamtego momentu, ale wątpię. Jak ktoś chce zagrać, to płyta podał link na czacie. Możecie sobie zerknąć.